Pani radny, to jest dopiero połowa. Dzisiaj się wyprzedzacie bardzo. Kolejny punkt. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii zawarcia umowy najmu lokalu zasobu mieszkaniowego według druku nr 333. Mamy tutaj informacje z policji, ze Straży Miejskiej i z MOPS-u. Kalinowe 2. Otwieram dyskusję na ten temat. Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę, czyli nie, jest brak głosujących. Ktoś nie brał udziału w głosowaniu. Nie było. Szanowni Państwo, chciałbym, żeby powaga tutaj nie została naruszona sesji. Jeżeli Państwo przychodzicie na sesję, to Waszym obowiązkiem jest brać udział w sesji aktywnej, czynnej. Przypominam. Przepraszam, czy głosujemy teraz nad tym, co widzimy? Nie. Przypominam, według druku 333, on został wprowadzony. Kalinowy. Przepraszam, ale ja mówiłem. Tylko proszę, słuchaj, no nie zawsze, ja przepraszam. Było to zrobione dzisiaj i może jakiś błąd się... Nie stawiono. W takim razie ja chciałem się trzymać. Ja też. A to teraz bardzo proszę, będzie reasumpcja. I nie, nie chciałbym, żeby taka sytuacja miała miejsce jeszcze raz. Przechodzimy do głosowania. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały według druku nr 333, który Państwo mają przed sobą. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Widzę, kto wstrzymał się od głosu? Przy dwóch wstrzymujących. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie opinii przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego z zasobu gminnego Jezmitę według druku nr 333.